pociąg ekspresowo-towarowy z Warszawy do Hrubieszowa odjeżdża z toru przy peronie pierwszym. Odjazd! Jestem z powrotem. Skąd ty masz ten pociąg? Nie miałeś go, kiedy wychodziłam? Mam go z wymiany. Z kim? Z tym moim Wiśniewskim. Zamieniłeś się z Piotrusiem na co? Na to, co miałem. Stasiu, jak mogłeś? Był bardzo zadowolony z tego, co dostał. Stasiu, masz mu natychmiast oddać jego pociąg. Nie mogę. Dlaczego nie? Bo zapłacę karę. O, Justynko, przyniosłam ci to, co chciałaś. Zobacz. No zobacz, zobacz. Piękne, o to mi chodziło. O. Dziękuję ci, ciociu. Rysuj, kochanie, rysuj, rysuj. Egzaminy na Akademię Sztuk Pięknych to nie żarty. No, i to już za miesiąc. O, prawie bym zapomniała, ktoś do ciebie dzwonił. Kto? Co kto? Kto dzwonił? O, jakiś Łukasz Wierzbicki. Łukasz Wierzbicki? Mhm. Kto to jest? Mój dobry znajomy z dawnych lat. Nie miałam z nim kontaktu, bo 30 lat temu wyjechał do Australii. Był bardzo przystojny. Teraz jest na pewno gruby i łysy. To niemożliwe. Powiedział, że jest w Warszawie i że chce się z ciocią spotkać. Naprawdę? Mhm. Ciocia nie może się z nim spotkać. Teraz ma męża. Prawda, że nie chcesz się z nim spotkać? Prawda. No. Zostawił swój telefon? Nie. Ale zostawił wiadomość. Czeka na ciebie dzisiaj w barze hotelu Belvedere o 7:30. Dzisiaj? O 7:30. Skończyłaś? Mogę już zjeść tego ananasa? Stasiu! Zary? Co ty tu robisz? Myślałam, że będziesz dzisiaj siedział w pracy. Ach, zmieniłem zdanie. Dzisiaj sobota. Komu by się chciało pracować? A poza tym mam coś dla Piotrusia. Tu! Na pewno mu się przyda. No. Za jakieś 10 lat, kiedy mu głowa urośnie. To był najmniejszy rozmiar. Gdzie jest nasz mały kolejarz? Bawi się. Bawi się? Pewnie nie może się oderwać od mojego pociągu. Cześć, synku. Cześć. A co to jest? Statek kosmiczny. Jaki statek? Co ty opowiadasz? To jest jakaś stara opona, nie powinieneś się nią bawić. Dlaczego nie? Przecież on w ten sposób rozwija swoją wyobraźnię. Skąd on ją wziął? Zamienił się z panem Bogackim na pociąg. Na co? Na mój pociąg? O nie, ja na to nie pozwolę. Natychmiast idź do Bogackiego i odbierz go od niego. Nie mogę. A dlaczego nie? Bo zapłacę karę. A gdzie wujek? Poszedł odkupić mi ananasa. O, sumienie go ruszyło. Jak ci idzie, Justynko? Co? Co się stało? Mam dość szkicowania martwej natury. Czy ciocia wie, jakie to jest nudne patrzeć na coś, co leży i się nie porusza? Tak, wiem. A co przyniosłaś? Znalazłam zdjęcie z czasów mojej młodości. Zobaczysz. Świetnie to wyglądasz, tak na luzie. Tak. W tamtych czasach nie bałam się robić rzeczy szalonych i impulsywnych. A teraz się boisz? Tak. Dlaczego? Bo pewnego dnia przesadziłam i wyszłam za mąż za twojego wujka. A to kto? To jest właśnie Łukasz. No ten, który dzwonił. Mój były narzeczony. Przystojny. Wszystkie dziewczyny się w nim kochały. A to jest reszta naszej grupy. Trzymaliśmy się razem przez wiele lat. Wspólne zabawy, wyjazdy na wakacje, no wiesz. Na tych zdjęciach widać, jak się moda zmieniła. Zobacz, kiedy ty ostatni raz widziałeś taką sukienkę. Dzisiaj rano w mojej szafie. Uważasz, że powinnam się z nim spotkać? Jeśli chcesz. Może bym i chciała, ale w końcu jestem mężatką. Stasia może się zdenerwować. To lepiej nie idź. Ale właściwie dlaczego nie miałabym raz umówić się na niewinne spotkanie? Jasne, że możesz. Nie mogę. No to nie idź. Ale ja chcę pójść. No to idź. Masz rację, nie powinnam. Tak uważasz. Czy ty możesz się wreszcie zdecydować, co mam zrobić?
Nie było już ananasów. Kupiłem ci cebulę. Przecież to nie jest to samo. Ale tak jest bezpiecznie. Cebuli ci nie zjem. Wujku, a może wujek mógłby mi pozować? Czy mógłbym? Cała przyjemność po mojej stronie. Aha, ale musi się wujek rozebrać do naga. Jeszcze czego? No cóż, muszę w takim razie trzymać się martwej natury. Pójdę do kuchni, tam jest lepsze światło. Co ty robisz? Nic. Założę się, że oglądasz zdjęcia z tym Łukaszem. Wcale nie. Dla twojej informacji, chcę ci powiedzieć, że zanim cię spotkałem, w moim życiu było też wiele kobiet. Tak. Jak ona się nazywała? Regina Buczek. Ładnie. Pokaż ją. Stasiu, jesteś zazdrosny. Wcale nie jestem. Nie podoba mi się tylko, że dzwoni do ciebie po tylu latach. Masz zamiar się z nim spotkać? Nie. Stasiu, coś mi szło do głowy. Pamiętasz tę węgierską restaurację, do której chodziliśmy zaraz po ślubie? Węgierską? A, tę, w której nad stolikami wisiał salami. Tak, tę. I z tymi świeczkami w kształcie papryki na stolikach. Pamiętam, pamiętam. Nie byliśmy tam od lat. No właśnie. To co byś powiedział, gdybyśmy dzisiaj poszli do niej na kolację i zamówili sobie zupę gulaszową w kociołkach? A po co? Myślałam, że tak byłoby bardzo romantycznie. Byłoby tak jak za dawnych lat. A skąd? Zupa gulaszowa w kociołku teraz to już musi kosztować ze 30 zł. Daj spokój. Zapomnij, że cokolwiek mówiłam. Heno, o co ci chodzi? Co ja takiego zrobiłem? Po co się tak elegancko ubrałaś? Zauważyłeś? Przecież powiedziałeś, że nie pójdziesz na to spotkanie. Zmieniłam zdanie. Widzę. Co to jest? Moje nowe perfumy kupiłam sobie dzisiaj po południu. Fascynacja. Zapach, który wytwarza nastrój pożądania. Na mnie nie działa. Tam jest napisane, że wytwarza nastrój, a nie rzeczy, ni cuda. Wiem, po co to robisz. Chcesz, żebym był zazdrosny. Tylko, że mnie to nic nie obchodzi. Proszę bardzo, idź sobie na to spotkanie ze swoim starym znajomym. Narzeczonym. Proszę. Mam to w nosie, idź sobie. A żebyś wiedział, że pójdę? Nie pójdziesz! Czy możesz mi podać jeden przekonywający powód, dla którego nie powinnam pójść? Jestem twoim mężem. Powiedziałam przekonywający, Staś. Ale no. Posłuchaj, Staś. Być może dzisiejszy wieczór będzie kompletnie nieudany. Być może. Nawet będę się czuła winna, że tam poszłam, ale to mnie nie powstrzyma przed tym, że pójdę na to spotkanie. Idź! Idź sobie. Tylko żebyś potem tego nie żałowała. Informacja? Czy może podać mi pani numer Reginy Buczek? Buczek. B-U-C-Z. Tak, Regina. Aha, tak, tak. Aha, halo? Mogę rozmawiać z Reginą? Nie ma? A kiedy wróci? Jestem jej starym znajomym. Nazywam się Stach Bogacki. Chodziłem z nią kiedyś. Przepraszam, pan jest może jej mężem? Matką. Przepraszam. Może pani powiedzieć, że dzwoniłem? No. A może mogłaby pani zapisać mój numer? 955-3082. Stach Bogacki. Dziękuję. Nie udało się. Wróciła. Czy chcesz mnie pocałować na przeprosiny? Co takiego? To pan. Oczywiście, że ja.
Przyszedłem po mój pociąg. Aha. A słyszał pan, co powiedziałem? Leży na stole, może pan go sobie wziąć. Dziękuję. Panie V. Ma pan chwilę? Ja chciałbym porozmawiać. No dobrze. Coś się stało? Tak. Skończyłem z kobietami. Słucham? Stosunki z kobietami to nie to samo, co stosunki z mężczyznami. O czym pan mówi? Mówię o lojalności. O miłości. Co takiego? Ja kocham moją żonę. No i chwała Bogu. Co się stało z takimi pojęciami jak wzajemne zaufanie, wierność małżeńska? No, ma pan rację. Kobiety. Człowiek oddaje im najlepsze lata swojego życia i co za to dostaje? Nożem w plecy. Przepraszam. Słucham. Regina? Widzę, że dostałeś moją wiadomość. Stach. No Stach Bogacki. No taki wysportowany, rozrywkowy, przystojny. Stach Bogacki. No. Chodziliśmy kiedyś ze sobą kilka lat temu. To było chyba w 67. Po co dzwonię? No pamiętam, że tak nam było dobrze razem. Pomyślałem, że może dobrze byłoby się spotkać dzisiaj. Jak się poznamy? Może przypnijmy sobie do ubrania czerwone róże. No, to co? W 8:30 w hotelu Belvedere. Tak. Ja też się cieszę. No to na razie. Pomyłka. Tak. Zły numer. Halo, halo! Ej! Przepraszam. Przepraszam, że się spóźniłam, ale tak naprawdę to wahałam się, czy powinnam przyjść. Jeszcze moment i nie przyszłam. No bardzo się cieszę, że tak się nie stało. Jeszcze nigdy w życiu nie zrobiłam czegoś podobnego. Nie, nie, nie. Nie, żebym miała jakieś wyrzuty sumienia. Chociaż może powinnam. W końcu jestem mężatką. Łukasz, co ci się stało? Łukasz! Łukasz? No jaki Łukasz? Ja jestem Kazimierz. Nie, nie! Co da pani? Taksówka. Proszę mi zamówić taksówkę, chcę wracać do domu. Może pani coś podam? Niech się pani najpierw uspokoi. Nie, dziękuję. Niech pani spróbuje tego. Mój wynalazek. Kompozycja. Z 3 soków owocowych. Z odrobiną alkoholu. No nie wiem. Mogę nie dolewać alkoholu. A może pan nie dolewać soku? Jak sobie pani życzy. Mieszka pani w tym hotelu? Nie. To w takim razie jest pani z agencji. Agencji reklamowej. Organizują tu dzisiaj promocję. Proszę. Dziękuję. Mam się tutaj z kimś spotkać. Teraz proszę, jak ja wyglądam? Wyglądasz pięknie. Łukasz. Tak się cieszę, że przyszłaś. Przepraszam, proszę. Dziękuję. No mów. Co u ciebie? No wiesz. Gdybym wiedział, to bym się z tobą nie spotkał. Dzisiaj muszę dowiedzieć się o tobie wszystkiego. Musimy nadrobić stracone lata. Czy coś panu podać? To samo, co tej pani. Naprawdę, nie muszę ci mówić, jak pięknie wyglądasz. Nie musisz. Ale możesz.
Wyglądasz przepięknie. Jesteś tą samą śliczną dziewczyną, jaką byłaś wtedy. Nic się nie zmieniłaś. No może trochę. To co? To ty wciąż jesteś... mężatką. Tak? A jaki on jest? Kto? No twój mąż. Stefan. To znaczy... Stasio. On jest. Taki jak zawsze. To świetnie. To weź twój kieliszek. I idziemy. Dokąd? Na górę. Do mojego pokoju. Zarezerwowałem dla nas apartament. Do twojego pokoju? No, nie musimy się śpieszyć. Jeżeli chcesz, możesz dokończyć tego drinka tutaj. Nie, nie. Nie o to chodzi. A o co? Czy my musimy iść do twojego pokoju? Nie możemy zostać tutaj i robić to... Co robiliśmy? I zrezygnować z tego, co na nas czeka? No chodź. Idziemy. Łukasz, ja nie mogę tego zrobić. Ale dziękuję ci, że mi to zaproponowałeś. O czym ty mówisz? Przecież tam wszyscy na nas czekają. Jacy wszyscy? No wszyscy. Cała nasza paczka. Grzesiek, Maryla, Andrzej, Małgosia. Zaraz po przyjeździe wydzwoniłem do wszystkich i stawili się. W komplecie. Czekają tam na nas z szampanem. Chcesz, żeby go wypili bez nas? Nie, nie. Skąd? Oczywiście, że nie. Helu, czy ty źle się czujesz? Nie, nie. Ja czuję się świetnie. Świetnie się czuję. No to co? No to... Chodźmy. Nie pozwolimy, żeby pili bez nas. To mi się podoba. Mogę panu w czymś pomóc? Szukam kobiety. To trafił pan pod zły adres. Niech pan pogada z portierem. Szukam mojej żony, takiej blondynki w ciemnym żakiecie. Pachnie jak fascynacja. Była tu przed chwilą, ale już wyszła. Szkoda. To zostanę. Poczekam na moją dziewczynę. Na dziewczynę? Tak. Szkoda tylko, że nie pamiętam, jak ona wygląda. A co będzie, jeśli ona także pana nie pozna? A po co, myśli pan, przypiąłem sobie te róże? Ma pan klasę. Trzeba to przyznać. Podoba mi się tutaj. Mogę dostać coś do picia? Co pani podać? Rum z kolą. A, niech się pan wstrzyma z rachunkiem. Czeka pani na kogoś? Tak. Zadzwonił do mnie jakiś facet, którego znałam 30 lat temu. I mam nadzieję, że stać go na to, czego ja oczekuję od dzisiejszego wieczoru. Czy on też powinien mieć taką różę? Tak, też. Facet z taką różą siedzi w tamtej loży. Naprawdę? Nikogo tu nie ma. Nie ma? Przed chwilą tu był. Ty. Tak, to ja. Dobrze się bawiłaś? Genialnie. Była muzyka i wino, a potem poszliśmy do jego pokoju, ja i Łukasz.
i 12 innych osób. Zaprosił całą naszą paczkę z tamtych lat. O. Możesz się teraz ze mnie śmiać, jeśli chcesz. Nie chcę. Mam nadzieję, że dostałaś nauczkę. Sama widzisz, że nie można się cofać. Życie idzie naprzód. I takie spotkania po latach wcale nie są dobre. Chyba tak. Zresztą, po co nam one? Przecież mamy siebie. Wiesz co, Stasiu? Dużo o tobie myślałam podczas tego wieczoru. Ja też nie mogłem myśleć o nikim innym. Tylko o tobie. Prawda? Tak, słucham. Kto? Do ciebie. Kto to? Regina Buczek. Mówi, że czekała na ciebie przez godzinę w barze w hotelu Belvedere. Heleno, ja ci wszystko wytłumaczę. Przepraszam, ale mąż nie może teraz podejść. Leży z rozbitą głową w szpitalu. Heleno, wszystko ci wytłumaczę. Powiedziałeś, że nie mogłeś myśleć o nikim innym, tylko o mnie, tak? Poczekaj, tak, poczekaj! Tak. Stasiu, co to znaczy? No, mówiłaś, że chcesz iść ze mną dzisiaj do węgierskiej restauracji na kolację. Nie wiedziałem, o której wrócisz, to przyniosłem ją tutaj. Stasiu, tu jest dużo przyjemniej niż w restauracji. Brakuje tylko jednej rzeczy. Jakiej? Zespołu cygańskiego, który nam wtedy grał. Kto to może być o tej porze? Pani Heleno, muszę pani coś powiedzieć. Co się stało? Będzie lepiej dla pani, jeżeli się pani o tym dowie. O czym? Dzisiaj wieczorem pani mąż poszedł do hotelu Belvedere, żeby tam w barze spotkać się z jakąś kobietą. Wiem o tym. Wie pani? Przepraszam, panie Cezary, ale mój kochanek na mnie czeka. Thank you.